Zaczynamy kolejne zajęcie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie na czarnym tle piękne dmuchawce, latawce wiatr. Tak praca się nazywa. Kiedy kwitną mniszki lekarskie, czyli tak zwane mlecze żółte na naszych łąkach, to kiedy przekwitną, pojawiają się na łodyżce takie białe puszki. Kiedy dmuchniemy w taki puszek, to on się rozlatuje, prawda? W powietrzu, jeżeli jest wiatr, to on odfruwa bardzo, bardzo daleko i zostaje goły taki pałączek. I my dziś taki dmuchawiec zrobimy na czarnej kartce. One są białe, więc my też użyjemy białej farby. Ale nie będziemy używać do tego pędzelka, tylko za pomocą rolki po papierze toaletowym będziemy nanosić farbę na czarne tło. Z taką rolką co musimy zrobić? Musimy ją, słuchajcie, bardzo gęsto naciąć. Ponacinać ją raz przy raz, żeby powstała taka właśnie, zobaczcie, taki pędzelek. Potem będziemy go odginać, mączyć w farbie i przenosić na czarną kartkę. I w ten sposób powstaną nam takie latawce. Każdy z Was ma przed sobą kartonik, okrągły albo taki. Na ten kartonik będziemy kłaść farbę. Będziemy ją tutaj trochę rozsmarowywać i moczyć właśnie ten pocięty rulon farbą i nanosić na kartkę. Więc teraz wszyscy tniemy, słuchajcie, raz przy raz. A to tak? Ma być po całości? Nie, zobacz, tak jak ja, do połowy sobie docięłam. Kto ma dłuższą, może... Całą tutaj wokół, tak? Całą wokół. Do połowy, tak żeby nie przeciąć całej, bo jak przepniemy, no to już nie ma koła, prawda? Więc nacinamy delikatnie. Nacinamy. I za chwilę, słuchajcie, będziemy nakładać farbę i przenosić. A ktoś czego nie ma? Podkład, tak, na to, na to albo na to, obojętnie. Jak ktoś tego nie ma, to może być na parę. No to na parę albo na trzy osoby mogą być, a ja zaraz podam. Jak ktoś chce, to można. O, tu też Patrycja ma jeszcze, zobaczcie, kółka. Mam ja zagadę, to będziemy mieli na kółka. No właśnie. Więc nacinamy. Sandra. O, już jest. A może tak krótko, czy trzeba tak długo? Jak zrobisz krótko, to będzie inny wzór. Jak zrobisz długo, to będzie szerzej. Więc zależy, jak sobie natniesz, tak będziesz miała. Dookoła. To nie szkodzi. Bardzo pięknie zrobisz. Na całej? Tak, na całej. A ja mam wodę. Słuchajcie, to trzeba cierpliwości, żeby całe dookoła przyciąć. O, ja już mam. Zobaczcie. Nie za bardzo odginamy, tylko tak leciusieńko, żeby nie uszkodzić tego. Bardzo ładnie. Teraz całe dookoła. Ja Wam powiedziałam, że pędzle nie będą potrzebne, a tym trzeba przecież wyjąć farbę, prawda? Ale to nic, damy radę. Przecież mamy palce, po to pędzle później? Tylko do wyjęcia. Farby. Na tekturkę. Kto natnie, musi sobie tutaj wydobyć trochę farby. Nie tak trochę, bo to musi być nawet sporo. Rozsmarować, tak żeby zmieścił się ten nam. Tutaj mamy na tą całą karteczkę. Tak, na całą karteczkę. Potem tak namoczyć i tutaj malować. Całą kartkę. Rozsmarować sobie, nie? Porządnie? Proszę, Sandra. Można tak? Tak, pięknie. Namoczyć, tak jest. Kilka razy musisz tak nurzyć, ponurać. Już. Możemy podłożyć na kartkę. Nam się nie przerzuciło. Włóż o to. Wiesz, to też sobie położę, żeby w razie czego... Szampanie też mamy kartkę. Ale już masz? Daj mi to.
Ja umiem. No dobra, ale na razie nie robisz. Spokojnie, spokojnie, wszyscy zdążą. O, Ala już ma. Co teraz? I teraz przenosisz ten wzór na kartę. Musimy wyjąć więcej. I mogę te białe. Tu już nie ma? Tu jest? Tu jest. Tam jest taki... Tu jest. Oj, pobrudzony. Zaraz to zrobimy na porządek. Tak, bardzo dobrze. Trochę grube. Ja bym jeszcze pocięła bardziej. To jak musi być, proszę pani, kartka? Bez różnicy, jak chcecie. Patrzcie, i teraz przenosimy. Proszę panią, takie musi być, czy jeszcze mocniej od farby? Takie. Tak? Wow. A czemu tak to z boku w rogu? Ja zrobię dwa. U, ja też chcę zrobić. Może trochę tak po... Nic, nic nie szkodzi. Spokojnie. Tak. Proszę, a można zrobić jednak za to? Zobaczcie, jaki... Super. Proszę pani, teraz... I teraz Lena, patrz, jakbyś zrobiła tak, że trochę wyjedziesz tą stronę na zewnątrz. Proszę pani, to pani. A można zrobić jednego, dużego? Można. Słuchajcie, jak trochę wyjedziecie tak na boki, to się zrobi taki rozdmuchany. Proszę pani, tak? Zrobili języki wielki. No. Proszę panią, proszę panią, proszę panią, proszę panią, proszę panią, proszę panią, nie, on wygląda tak jakby odfruwało tutaj to jak no, mnie też. Zobacz, widzisz, jakby wiatr dmuchnął, a on odchodził. Proszę panią, to jak też mój? Piękny. Trzymaj, to sobie zamocz mój. Ja. Tak, proszę panią. Bardzo fajnie. Można pomóc dać mu? Można. Rączek w ogóle. Nie mogę też trochę. Słuchajcie, teraz zobaczcie, kto naciął mniej, ma inny wzór, kto naciął bardziej, ma też inny wzór. Ja mam też inny wzór. Ja wezmę na chwilę. Zrobię chyba z 10. O matko. Proszę panią, pani zobaczy, jak Wiktor jest. Ładnie, pięknie. A czemu tam kropeczki takie? Zaraz pani Kasia połowę tłumaczy. Ja też chcę.
Można mieć śmiało przy sobie jakieś chusteczki mokre, żeby potrzeć potem do siebie ręce. Moje źle wygląda. Dlaczego? Bardzo pięknie. Nie, moje wygląda jak jakieś białe plamy. Właśnie. Bo tylko środka. To już jest gotowe? Ja sobie zrobię całą kartkę. Słuchajcie, można zrobić w środku sobie taką dziureczkę na przykład i taką jak ja. Można zupełnie inaczej to połączyć. Tylko ja nie mam czarnego koloru. Ale pani też robiła to białym. Ja białym, wszystko białym. No tak, ale ja nie mam w środku czarnej kropki. Jak żadnej? A żadnej? Mój bosek to jest prawdziwy. Czarny! Pięknie. Mogę chusteczkę? Całe ubranie. Na ubranie. Co się stało? Gdzie? Tu! Tak delikatnie. Pokaż. Spokojnie. Patrzę na to. Już nie ma. To jest już prawdziwy. Tu mam do łapek. Do łapek wytarcia, dobrze? Wow! To robię tak. Dobra, dobra, moje prace już jest zrobione. Nawet drogę schodzi. Ale brzydko. Pięknie. Kto? No ja. No łagatki, ja też. Ja się rozpryskuję. Ja mam też pani tak. Ale pani chciała. Możesz? No. Ja mam okropnie. Ale mi się nie podoba. Moje też mam prawdziwe. Prawdziwe w mukawce latawce. Nie, prawdziwe pączki. A pączki prawdziwe. Proszę pani, można powiesić? No to są do jedzenia. Może też. Pani dobra, może tak być? Proszę pani, mi brzydko. Proszę pani, niech pani zobaczy. I patrzę. Proszę pani. A my potrzebujemy. To nie chcę w ogóle zdać. Okej. Proszę pani, mi brzydko. Proszę pani, niech pani zobaczy. Super. No mi się nie podoba. Tu mamy taki mały wzór, który jest mniejszy, patrzcie, a ten jest większy. Kto chce jaki? Dobra, ja już swój. Tam jeszcze jedną kartkę mamy. Ej, to ja proszę. Jeszcze nową kartkę. Proszę, spróbować jeszcze raz. Mogę ja też? Ja też chcę. Jeszcze raz. Moje to mogę też? Tam brzydko. Dajcie położę tu z boku, żeby ci się nie pobrudziła. Ja idę umyć ręce od tej. Moje brzydko wyszło. Mój to jest mały paszek. Super. Ale nie mam nic. Położę mam po prostu świetnie. O! Dajmy na to mać pewno. Słuchajcie, może teraz chcę coś zrobić na przykład w... Ma tak, zrobić tak. Dobra. Nie wiem, bo to jest ciężko, ale musimy zrobić sam, żeby trochę miejsca. Przełożymy to do góry, dobra? Okej. Okay. Żeby Sandra miała miejsce. Się nie podoba. Pokaż. Pięknie. Bardzo ładnie. A panowie tam walczą. Super. Chyba wziąłem sobie to. Moje to jest normalnie amor. Ej, to jest Sandra. I teraz tylko sobie tak tutaj przecinane, żeby wszystko spodziewało. Czy tu jeszcze jeden? Nie, bo tam zrobisz podwyżkę. Proszę pani, a mogę jeszcze jedną kartkę? Proszę. A ja to... Ja mogę chusteczkę? Mogę chusteczkę? Mogę chusteczkę? Tak. Gdzie mamy chusteczki mokre? Panie Zbyszko. Znaczy się no rozmawiamy. Ej, ja mam wolną już farbę białą. Tu mam. Super. Ale ładnie. Można jak pasta. Ja robię teraz drugiego. Drugiego? Nożyczki w sumie nie będą nam potrzebne, bo mamy pocięte.
Dobra, a nie chciałabyś tu jeszcze przyłożyć małego? Na tyle miejsca. A tu jest taki maciek. Ale Agata, ma ładnie. Ten jest akurat majka. Gdzie jest Agatki? No, ten jest po prostu super. Który? To mój dziadek robiłem, tak to się rozpisujemy. Dobra. Ja mam małą paszczę na lawoksa. Wtedy się nie. Agata, mogę pójść? Dzięki, Agatka. Na razie chyba najpiękniejszy. Ten jest ekstra. Tak? Pan robię. No. Tu jak to się rozprysło wszystko. Mikowi. Pięknie. Przepięknie, słuchajcie. Proszę Pani, mi ten w środku najbardziej się podoba. No, bo jest najpiękniejszy. Wieszamy? Trochę zrobimy miejsca. Jeszcze raz. Mogę wrzucić ten, bo teraz ty masz. Osłon tu patrz. Lokalnie. Agaty, ładnie. Jest taki rozwijany po jej. Jakby ktoś mógł w niego. Słuchajcie, chodźcie, usiądziemy sobie, zobaczymy jak nam wyszły. Ja jeszcze ostatniego robię. Maja. No ładnie wyjrzałaś. Mucha. No, proszę, proszę. Ja jeszcze robię ostatniego. Pięknie. On jest słabo. Tu musisz dać więcej farby, bo będziesz miała takie siny. Ej, ej, ktoś nie ma farby. Tu jest, grubiej nawet. Ktoś nie ma farby. Zrobimy, tu jest farba. Jest, może zrobić, oczywiście. Czarny jest, dobra. No pewnie. Proszę Panią, ja to jest jeszcze. Proszę. Ja robię trzeci. Tak myślałam, już ci wyrwało. Całą białą ma, tego żeby nie opryskał wszystkich naokoło. Co? Agata, jak ty to robiłaś? Agata po prostu zaszalała. Ala to już tutaj założyła firmę. Który? Ten? Ale będziemy powoli już podsumowywać zajęcia, wiesz? Sandra, chcesz jeszcze robić nowo? Jeszcze szybko, bo tu jest farba. Okej. Sandra chce z tą farbą. Ja też chcę jeszcze jednego. Już nie zmieniamy. Nie, już kończyły. Wiecie, aniołki nagrać. Aniołki czekają. Dobrze. Kochani, nasze latawce, dmuchawce fruwają po tablicy, są przepiękne. Zobaczcie, chcieliśmy wszyscy takie same rolki, a każda praca jest inna. Każdy zrobił zupełnie inną wizję swoich latawców, dmuchawców i naprawdę myślę, że udane i to bardzo. Jeszcze jedno, dziękuję. Słuchajcie, można powiedzieć, że latawce i dmuchawce wyszły Wam znakomicie. Brawo!